Tak, blue? W każdym kolorze. W każdym, tak? Ale przede wszystkim kolorem flagowym jest kolor pomarańczowy. Trochę przerażona. Jeszcze szaleje jakiś pomarańczony. Chce ją kurna podjechać z boku. Się przestraszyła się trochę. Nie, ale prowadzi, pan, to jest tak, prowadzi się nieźle. Do momentu, kiedy pan tutaj nas nie wprowadza, w sensie takim, że my z panem jedziemy, to się przynajmniej ja zastanawiam. Cena, kurczę, proporcjonalnie do wyposażenia to tak średnio, ale w tym momencie, jak się przejechaliśmy... Przekonałeś się? To właściwie wszystko... Całkowicie zmieniłeś zdanie. Już wiem, dlaczego on tyle kosztuje i za co płacę, tak? Widać taką lukę? Bo cenowo on jest jak pozycjonowany, ten samochód? To jest znaczy... klasa premium, czyli Audi Q3, BMW X1. Mercedes jeszcze odpowiednika w tej klasie będzie nie miał, ma. Bo już czytałem. Tak, będzie miał na bazie A i B, na platformie A klasy i B klasy będzie mały subiekt zrobiony. Tak, i to ma być taka konkurencja dla trójki i dla jedynki BMW. Tutaj też jako nowość w Subaru mamy te miękkie plastiki, no to, właśnie. To jest powrót, bo od dłuższego czasu nowe modele były wykonane z twardych tworzyw. Aha. I to też jest jak dla mnie na plus, powiem szczerze, bo... To jest samochód, który spełnia moje oczekiwania, w tym sensie, że szybko przyspieszy. No i bezpieczny jest. Tak, przez to jest bezpieczny. Szybko można... pod uwagę, że my jedziemy samochodem, który ma de facto 22 cm prześwitu. To nie jest auto 5 cm. Właśnie, to zauważyłem, że ten prześwit jest naprawdę duży. No i jedna terenówka by się nie powstydziła tego prześwitu. Bo tak terenówki mają średnio od 18 do 20 tam mniej więcej, tak? A ten ma 22, tak? Tak. Niech to... pan jeszcze łaskawie powie, jak to jest ze spalaniem. Tak. Nie proszę, fabrycznie, to jest średnie zużycie naszego demo, które widać jak jeździ, 9.8. No tak, to jeździ głównie na krótkich odcinkach, tak. Natomiast w normalnej eksploatacji do 8 litrów w jeździe miejskiej jesteśmy w stanie zamknąć się wynikiem. Aha. I to według zeznań klientów, nawet nie danych fabrycznych. No tak, no to wiadomo, dane fabryczne troszkę zawyżają, bo to są jednak laboratoryjne testy, które... A jaką ma pojemność baku ten samochód? 64 litry. Aż tyle? 64 litry. No to można się wybrać dalszą podróż. Sporo. Może naprawdę spokojnie 1000 km na baku przejechać w trasie. Babka jakaś. Z pozycją wyścigową. Tak. No ja tak wiedziałem, że samochód dopiero pokaże, co potrafi, jak się go uruchomi. No taki jest Subaru, de facto tak. Można przyjść, może XV może się w końcu podobać, bo pozostałe nasze modele nie należały nigdy do najpiękniejszych. Natomiast jak klient mówił, proszę coś opowiedzieć o tym samochodzie, ja mówię, ja będę panu opowiadał. Wystarczy się przejechać. Najpierw pan mi powie, co pan chce, a tak w ogóle to zapraszam na jazdę. Tak, i dopiero to tłumaczę wszystko. No co z tego, że ja powiem, że on fajnie się prowadzi, to nic nikomu nie mówię, jest dużo fajnie prowadzących się samochodów. Tak jest. Nie jesteśmy jedyni, bo naprawdę jest wiele aut fajnie się prowadzących. Jest mało aut, które łączą cechy uniwersalne z cechami aut sportowych. No Subaru jest tutaj pewnym wyjątkiem. To jest przyjemne, powiem panu. Bardzo fajnie na przykład redukuje się biegami, hamuje się silnikiem. Diesle nie lubią tego, on bardzo chętnie wchodzi w wysokie obroty i z nich schodzi. Aha. Czyli to jest taka
pewnym sensie hybryda benzyny, jeśli chodzi o charakterystykę, prawda? Benzyny z dieslem. Dokładnie tak. Tak można w skrócie określić. Nie wiem, czy pan słyszał, bo Mazda też pracuje nad silnikami, które by charakterystyką benzyna przypominała diesle, a diesle przypominały benzynę. Nie wiem, na jakim są tam etapie. A tutaj widzę, że Subaru po cichu, nie bawiąc się. Pięć minut i jesteście kupieni, co? I w sumie niewiele musiałem się odzywać. Tak. Nie, bo to tak jak pan mówi, to trzeba się przejechać. To dziękujemy panu bardzo. Nie ma problemu. Super się jechało. Jak chcecie panowie, to zapraszam do wypełnienia ankiety, bo można wziąć udział w konkursie. Chętnie. Możliwość wygrania tego samochodu na weekend. Chętnie. Możliwość wygrania między innymi również laptopa. Dobra, idziemy. Tak zamieniać się, tak? Raz, ten, raz, ten. Ale naprawdę, jak na dieselka, po prostu no. I co wrażenia, panowie? O, trzy ankiety, tak? To można... Tam, czy tu? Nie, tutaj już użyłem. Dobra, dzięki. Weź długopis. Fajnie. Weź długopis dla mnie, Remek. Jak panowie? Jesteście happy? Że was zabrałem dzisiaj na małą wycieczkę?